Cześć, z tej strony Nina na ekranie gra The Beast Inside. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy. Rozdział 8. Wreszcie dotarłem do kopalni, ale coś mnie ścigało. To na pewno nie był człowiek. Zgubiłem ją po drodze, przynajmniej tak mi się wydaje. Muszę o tym zapomnieć. Nie tracić czasu na umamy. Tak mi przecież radzili. Ojciec, detektyw, kopalnia. Mam nadzieję, że coś tu znajdą. A ja mam nadzieję, że nie znajdą nas. Rozdział 8. W paszczym roku. Ja powiem tak, po raz pierwszy odkąd gram w grę dzisiaj miałam koszmar związany z tą grą. Zakończ inspekcję. Dobra, jeszcze raz, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy oznaczeni, gdzie jesteśmy? Tutaj, no powinno być, kurde. Jesteśmy chyba w pierwszym lewym, tu na początku, nie? Pewnie spoko. No tak będę szła, to jak każe mi gra i tyle, na tym się skończy ta historia. Choć się tu obwiesimy i będziemy mieć z głowy wszystkie demony. Co ty na to? No dobra. A powinnam chyba to ponieść. O, jak klimatycznie teraz, nie? Bo ja rozjaśniłam, więc jest... O, minus jeden. Mówiłam, że tu będziemy. Fajnie. Druga notatka detektywa. Rzymskie cyfry. Co mogą oznaczać? Czytaj. W wybuchu zginęło 3 górników, ale też, co wydaje się ciekawym zbiegiem okoliczności, wspólnik Hyde'a, George Whitehead, posiadający połowę udziałów zarówno w kopalni, jak też w zajeździe na wzgórzu. Jeden z gości zajazdu, który mógł być naocznym świadkiem, zaginął kilka dni po katastrofie. Nie był jedyną osobą w okolicy, która zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. To wszystko jest bardzo podejrzane, a śledczy jakoś nie palą się do wyjaśniania tej zagadki. Wyręczę ich, oczywiście nie za darmo. The accident claimed the lives of 4 people. Why would my father kill them if they were his friends? And on top of that, the explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense. My father was no fool. He wouldn't hurt his own interests. No, chyba że coś się sypało z interesami już i trzeba było to jakoś zakończyć. Notatka zaginionego mężczyzny. Kopalnia ojca stała się grobem dla tylu ludzi. To przerażające. Jeśli nie chcę skończyć jak oni, muszę pamiętać o wskazówkach z notatek Gilmana i podążaniu ku zielonym światłom. W innym wypadku nigdy się stąd nie wydostanę. Ukłamał mnie. Ten stary Wajda łgał mi w żywe oczy. Sprzedał mi tę mapę, mówiąc, że zaprowadzi mnie do złota, które ponoć jest w tej kopalni. Gdy spytałem, czemu w takim razie sam tu nie zejdzie i go nie zabierze, stwierdził, że jest już zbyt stary, oczy ma już nie te, co kiedyś, i by sobie nie poradził. A ja co? Zamiast wyśmiać starego głupca, zapłaciłem mu, zszedłem na samo dno kopalni i... I owszem, znalazłem złoto, tyle że złoto głupców, zwyczajny pieryt, na którym poznałoby się nawet dziecko. Chciwość doprowadziła mnie aż tutaj, a teraz nie potrafię odnaleźć drogi powrotnej. Ile dni już tu siedzę? Psia krew, mogły minąć całe tygodnie. Bogu dzięki, że jest tu sporo szczurów, bo umarłbym z głodu już dawno. Piję brudną wodę głębinową, a gdy ona się skończy, zostanie mi tylko własny mocz. Znalazłem notatki jakiegoś Gilmana, który pisał, jak stąd wyjść. Gdybym aż tak się nie przeraził, byłbym już bezpieczny. Zmierzałem już w właściwym kierunku, ale gdy usłyszałem te nieludzkie wrzaski, zacząłem uciekać, aż opadłem z sił. To koniec, już nie zdołam wrócić. Gdybym tu umarł, to ty, kimkolwiek jesteś, zapamiętaj. Kieruj się zapiskami detektywa. Kluczem są światła, zielone światła, które widziałem w niektórych tunelach. Dla mnie nie ma już nadziei, jestem taki zmęczony. No dobra. Wlazłeś, to teraz skombinuj. To znaczy, czemu ty mnie zabrałeś? To ja nie chcę w to grać. Ja nie chcę w to grać. Przeczytałam tekst i teraz mam paski na ekranie, w sensie na wzroku. Nienawidzę czytać białego na czarnym takim. No, zakończ inspekcję. Jesteśmy tutaj. No tak, wyszliśmy. No i to jest tak, na prawo jest szósty level, a na lewo jest poziom, duża jakaś taka ło. Czy my wyszliśmy? Nie, no tu jesteśmy. Czyli na lewo jest tam taki ten, jakiś taki duży obszar.
To najpierw tam. Oj, poczekaj. Ja powinna mieć chyba bardziej ściemnioną tę grę, dlatego zużywałabym to. Tego nie używam z względu takiego, że mnie to drażni, te kołyszące się światła strasznie mi przeszkadzają w patrzeniu. Ja bym chciała, żeby ten rozdział jednak nie był z jakimś ganianiem się i mordowaniem się, bo ja mam potem koszmary. Można to jakoś załatwić? Kurde, znowu notatka. Wolałem właśnie notatki. Niech już będzie. Fragment listu od Marii. Sekret Hajdów? O co tej kobiecie mogło chodzić? Drogi panie, widziała, że pana ogłoszenie, że szukasz pan zaginionego Johna Nortona. Może i ze mnie tylko prosta wieśniaczka, ale klnę się na wszechmogącego Boga, że wiem, kto odpowiada za to zniknięcie. Jak też za zbrodnię w kopalni, co w niej zginął mój mąż. Żem z tym poszła do szeryfa i mu powiedziała, ale ten tylko prychnął, że niby z tego rozpaczania mi się w głowie uraja. Wszystko panu powiem, ale wyłącznie w cztery oczy. Nigdzie indziej nie mogę czuć się bezpiecznie. Jak pozna pan sekret Hajdów, to już nikt nie będzie takie samo. Nie zgorzę się z tym kryli, ale ja żem widziała. Widziałam, co nocą wyłaziło z... spalone, ale dobra. Jakie nocą co wyłaziło? Czyli coś wyłaziło z dziecka, znaczy z syna. Z syna, moim zdaniem, albo właśnie z ojca. Czyli tutaj jest ten szyb, a my... I'm running in circles, damn it! I need a clue. Co ty mi tu stękasz? Ja się dopiero rozkręcam, eksploruję. Nie denerwuj mnie. Rozglądam się. Zbieram różne fanty. Proszę bardzo. To ten pieryt, czy co to jest takie coś to? Zaraz będziemy szli tam w tamtą stronę, bo... No co ty chcesz tutaj rozgryzać? Nie ma niczego do rozgryzania. Zęby można połamać. Czekaj, pójdziemy tu. Może skąd ja przyszłam, już teraz... Faktycznie się tu idzie zgubić. Dwa. No, czyli obeszliśmy tutaj, jesteśmy tu, a on tam coś było, że co? Jak było na tej notce? Notatki. To 6, 1, 3. Czy to jest kolejność? Oj, ten dźwięk mi się nie podoba. No to dobra, możemy pójść najpierw tam. Chyba nie mam pojęcia, gdzie wlazłam już teraz. Oj, chyba nie tu. No, ale będzie wesoło przynajmniej. Będzie... Na pewno nie tu. Nie, dobrze. 6. O. O. 6. 1, 3. Taka kolejność? Nie, coś nie rozumiem tego. Zaraz będziemy kminić. 6. No jaki tu jest jedynka? A, no możliwe, że to jest jedynka, to wtedy... No szóstka jest tam dalej. Nie, poczekaj, jest jedynka tu, po lewej, no to szóstka jest na wprost. A to bym musiała, jakbym miała się wrócić, bez sensu. Wtedy weszłam przecież. Won't ever get out like this.
Elias. I must find some clues. Co ty się marudzisz tutaj? People worked here, and I don't think they got lost all the time. Kto wie? Coś się przeładowało, coś mnie wystraszy zaraz. Ja zwiedzam na razie. 4 jest tutaj. 6, 1, 3. 5. No i 6 powinno być... Oj, czekaj, moment. Jak tu jest 5... Nie, 4, 5 jest... 5 powinno być tu. Nie, po prostu ja przyszłam tu. Jest 5. 4 jest tu. 5 i 6 powinno być tu. Nie. Jery, naprawdę. Tam jest trójka. Ale coś o trójce też było. Tu też zajrzymy. Skoro już tu jesteśmy. Już nie bardzo chcę to rozgryzać, ja bym wolała już do domu pójść. Nie mogę tego przestawić. To nie. Ale trójka prawdopodobnie... nie no, ja to gaszę, bo naprawdę nie widzę co. Męczą mnie tam. Teraz się znajdę tutaj z powrotem. Z pętem biusa. No, szliśmy już tędy, dobra. To już tędy pójdę. To nie byłam, bo są do znajdźki. Może wiesz co, ja mam pomysł, wysypuj zapałki za sobą. Jak ja się mam... Nie, ja się Małgosia? Oni sypali okruszki? A, jest. Dobra, gdzie ja teraz wlazłam? Tam jest 6, a nie, tu jest 6. Boże, sąsiad wyrzucił śmiecie, ja umarłam na zawołkach, nie? The one that the dead man had written about. He was right. That I'm on the right track. No, 6, 1, 3 było, nie? Teraz muszę w jedynkę wejść. Czyli muszę tu obejść. Tu jestem, czyli... musimy przejść, minąć trójkę, dwójkę i przez taki ten, albo... przejść tędy i skręcić tu, zobaczymy co nam bliżej. Czyli tu jest trójka. Trójka. Czyli tam będzie dwójka. O, jest tu jest dwójka, wyszliśmy z dwójki przecież. O, to najprościej sprawdzić. Czy na pewno tak? 6, 1, 3. No to w jedynkę trzeba iść. No to najprościej... No to najprościej chyba ten, w takie duże coś i... W taki duży ten. Cały czas słyszę, jakby ktoś gdzieś chodził tutaj i ja dostaję zawału. Nie, moment, jak? Chwila. 6, 1, 3, ale to muszę... Nie mogę wejść w to przecież. I prosto i obok szóstki skręcić i wejść w jedynkę znowu? Czy to jest powrót? Mogę wskoczyć, nie wiem po co jeszcze, ale tam jest jakieś przejście, nie, coś tam jest, zaraz zobaczymy. Tam
się coś świeci. No, no tu nie wskoczy przecież. Nie przejdziesz tutaj, nie? No bo po co? O! Kurczę! No ale tutaj co będzie? No, skarby. Nie, to nie. To. Coś mi mówi, że to będzie strasznie ciemno niedługo. Tak, milion po prostu. Milion milionów. A co mi to da do rozwiązania zagadki? Przepraszam. Znalazłam jakieś miejsce i mam teraz 58 nafty i 155 zapałek. Jestem chłopiec z zapałkami. Myślałam, że to coś, kurczę, będzie, albo może to coś będzie, faktycznie. Nie, poczekaj. Tędy się tylko wyjdę. No, rozczarowanie. Nie, poczekaj, czy ja przechodzę w ten sposób na... Nie, to jest tam. To wyszłam tędy. No, zielone światło. Pierwsze. Tu jest trzecie. Jak mam zejść jeszcze na niższy poziom? Jakie jest polecenie? Zejść na niższe piętro. Mogę spaść skądś. Tutaj jest też czwórka. To są trzy... Nie, myślałam, że się trzy palą. Ja wchodzę tu. Co mi tam? Teraz mi na... O. To faktycznie jest petla Mobiusa. Poczekaj. Takie... To nie ma prawa tak działać. Okej, mamy czary, dobra. Faktycznie, może ja się muszę wrócić, niepotrzebnie się stresuję tym, że ja... to się chyba trzeba się wrócić po prostu. Zupełnie tę naftę. Niech on tam będzie zużyty chociaż trochę. Faktycznie, przecież przekombinowujesz, Nina, po prostu przekombinowujesz, jak zawsze. Czyli szóstka, potem jedynka, potem trójka, bo po prostu muszę się wrócić do... wejść z powrotem. Bo to nie działa tak normalnie. Szóstka. Teraz jedynka. Czyli tam wrócić. Szóstka. Była. Jedynka jest... Gdzie teraz tu jest jedynka? Jedynka? No ale jedynką przyszłam! Oho! Czyli jednak tak. Aha, to było takie proste! O matko, Nina! I teraz trójkę trzeba wleźć, bo się cofnąć trzeba było się... Kto to wymyślił? Mapa. Jakaś, coś. Teraz trójkę trzeba wleźć. Tylko gdzie była trójka? Trójkę trzeba wleźć i już jesteśmy w domu. Jest. Ja coś czuję, że mnie coś tutaj wystraszy, także. Trójkę, czyli trzeba obejść tu i. Oj, minąć dwójkę i. Oj. Poczekaj tu. No bo to, się, to wszystko jest takie samo, dlatego. Poczekaj, tu jest mapa. No i dobrze. Nie krążysz w kółko, dobrze, krążysz, tu jesteśmy, zaraz tu wyjdziemy, nie denerwuj mnie nawet. Facet, ty mnie nie wkurzaj. Oj, jak mnie nic nie wkurzasz, tak jak taki bohaterowie, którzy tak marudzą. Masz, minus dwa, proszę bardzo. Zamknięte. Winszuję. I co? Dotarłam. Nie mam czym otworzyć. Aha, nie trzeba. Samo się otwiera. Proszę bardzo. I mi tu stęka. Oj.
Oj, nie, nie, nie. Nie. Unikanie ducha. Uważaj, aby duch cię nie zobaczył i lub usłyszał. Gdy kucasz, proszę się ciszej. Jeśli duch cię dostrzeże, uciekaj i schowaj się. Gdzie? I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Może to obejść w jakiś sposób. Ja sobie tu na razie pochodzę. Nie złapię to trudno. Gdzie mam się chować, kurde? W jaki sposób widzą duchy? Czy można odwracać uwagę duchów? Ty nie możesz tu, kurde, jak ja nienawidzę tej gry. Czemu on nie może... Na czym polega chowanie się, kurcze, w tej grze? Czy kucnę mnie nie będzie widać od razu? Zgaszę światło i nie będzie mi też widać. Czuję się taka zmęczona czasami. Strasznie tupię. Dobra, proszę, tam zaraz wróci, nie? Dobra, jestem tam, gdzie mam być. Prawie. Teraz muszę poczekać, aż on sobie pójdzie. Jak mam tam, kurde, wleść? W jaki sposób mnie zobaczył? Nie wiem, na czym polega chowanie się. A gdzieś weszliśmy? No, to dobrze. A Boże, kolejny element gry, który jest niedopracowany, moim zdaniem. Można, tu nie można. A tutaj trzeba było. I should look at the map for some hints. Mamy co? Dostać się tutaj do tego znaku zapytania, tak? O to ci chodzi. Trzeba to po prostu obejść. Jak będzie dziesiątka, to trzeba skręcić. Będziemy to w taki sposób, że... No, już wiem. No, ale to wiele nie zmieniam. Prawdopodobnie ten duch... I tak, no, w nosie będzie miał... Tak, więcej hałasu rób. No, tam łazi. I on strasznie krótko tam ma tę trasę.
Jak on mnie tutaj zobaczy? Raz, dwa. No ale wstań! W jaki sposób go pokonać? W jaki sposób mam go obejść? Jak on widzi mnie w... Jak mam to zrobić? Dobra, wlazłam tu. Teraz zrobiłabym save'a, gdyby były save'y. Kartka wyrwana z Biblii. O co w tym chodzi? W zajeździe też była kartka z Biblii, ale tu? Łukasz 12:2-3. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, a nic tajemnego, co by się nie stało wiadomo. Dlatego wszystko kurwa. Zobaczy mnie to przecież. Pogasiłam wszystko elegancko, pozbierałam, już się musiałam je cofnąć do końca świata po prostu. No, jaki jestem groźny, mam kilof, wbiję ci go w łeb. No to skradanie, to co mi ma dać, w sensie, co ja mogę zastosować? Ja się będę piórkać. Tylko, że teraz tak, muszę wziąć tę notatkę i się znowu schować. Trochę inną strategię zastosujemy, nie? Tu mnie zobaczy? On tu chodzi? Możliwe, że on tu chodzi, kurde. Ale ci ukuśnij bardziej, żeby cię nie było widać. Bo ja tak stałam tam, nie? Zamknij dziób. He cannot see me. Idę
będziemy czytać. His partner in order to get his shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Tu jesteśmy. Dobra, wiemy, którędy już mamy chodzić, ale ja teraz się nie wiem, jak wyjść. To nie było na pewno zapisu. Czy był zapis jakiś? Fajnie by było, jakby był. To już byłoby przyjazne użytkownikowi. Dobra, poszedł tam. To z nim mamy tą samą trasą iść. Tu się najpierw schować, potem tam. Czekaj, on mnie tu zobaczy. Chyba tak. Może sobie, dobra. Zrobimy najpierw tak. Poczekamy, aż zrobi swoją trasę. On już mnie widzi. Nie! Nie! Jak? To ja nie mogę go ominąć? Po prostu jak tylko go widzę... Aha! Dobrze wiedzieć. Że nie mogę go nawet... No okej, spoko. Lubię taki element. Kocham. Ciekawe, gdzie jest punkt kontrolny. Jak znowu muszę wszystko to od nowa, to się pochlastam. A nie, dobra. To był punkt kontrolny, prawda? Znaczki znalezione. Super. O, to mogę jednak trochę poszarżować. Gdzieś daleko od niego. I czytamy. Nie denerwuj mnie. Czytać chcę. Udało mi się ustalić, że w miesiącach przed katastrofą narastał konflikt między starym Hyde'em i Whiteheadem. Każdy z nich miał swoje na sumieniu. Hyde słynął z ciężkiej ręki, raz siłą wyrzucił z zajazdu jednego z niezadowolonych gości. Nie wspominając już o tym, że wielokrotnie wyżywał się na swoim synu, Nikolasie, także przy świadkach. Whitehead z kolei łatwo wpadał w irytację i zrażał do siebie ludzi. Są dowody, że groził górnikom, uważając ich za leni. Poza tym jego dawny znajomy twierdzi, że razem z sędzią chciał przejąć zajazd i kopalnię w swoich gierkach, wykorzystując nawet syna wspólnika, młodego Nikolasa. Okej, czyli teraz 4, 7, 8. Ciekawe, co będzie w następnej, pewnie milion takich duchów. Jak? Jeszcze raz? Gdzie przeczytałam? Jezu, 9, 7, 8. Co ja czwórkę wziąłem? 9, 7, 8. Dobra, trzeba teraz znaleźć. Dziewięć, siedem, osiem. Najbliższa tablica jest... Trzeba ominąć go i wejść w dziewiątkę. Potem wyjdziemy. Nie wiem, czy będę wyjdziemy.
tu! Nie tu! 9, 7, 8, tu! Chyba nie mam pojęcia, gdzie lecę. Nie tu! Czy tu? Ej... Kurde. Jest, poczekaj. Chyba dobrze. Teraz siódemka, czyli... Chyba niedobrze. Mijamy jedenastkę, dwunastkę i... Jest, poczekaj jeszcze. Nie denerwuj mnie, proszę, nie umiem w strefie pracować. 9, 7, 8. Dobra, nie tu. Kurde, odczep się ode mnie. Muszę obejść tu całe i wejść siódemkę. Przejść, jestem tu, to muszę... Gdzie jest ósemka? Tu. Czyli mam po prawej ósemkę, przychodzę przez taki... Ten i tam będzie siódemka zaraz, tylko muszę to ominąć. Czy nie tu? Jezu, jakie mam to ominąć? A, wiem, czy nie wiem. Dołem chyba. Nie, moment, co ja wyprawiam? Tu muszę przejść. Chyba. Zgaś, za... tu chcę. No, siódemka to tu. Jest zielone. Teraz jeszcze trzeba ósemkę. Gdzie jedzieć? Ósemka jest. Tam, gdzie ten dziabongo. To malutko. Czyli najprościej nie ma prościej. Nie, najprościej się zrobić koło dziesiątki, dziewiątki. Ósemka chyba. Koło dziesiątki, dziewiątki. Dziesiątka, dziewiątka to będzie... Tam. Dziesiątka? Dziesiątka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka. Boże, mi się chrzanią te cyfry. Tu jest jedenastka, dziesiątka i teraz muszę przebiec tam do ósemki. Tam milion takich. Ale czekaj, przebiec, ale... Nie skręcać, przebiec tu po prostu chyba. Kurde, nie wiem. Po coś pochrzaniłam znowu. Do ósemki? Nie wkurzaj mnie, chcę przeczytać. Dobrze, tu. Oj. Albo mi się może. Jest, minus 3. Kurde. Nie chcę. Poczekaj, co mam zrobić? No, daj mi zgasić to światło, nie? Tu ósemka i muszę iść tam do takiego zagłębienia. Wszystko identyczne, świetnie. Jeszcze ta łaj zachodzi. No to pewnie będzie łaź już teraz, nie będzie miał trasy, tylko będzie chodził. No świetnie. Nie wiem gdzie idę, teraz sobie idę, po prostu sobie idę, bo chcę odejść. Aha, czyli to jest zapętlone. A, świetnie, nie odczep się ode mnie, kurde. Dobrze, z łaski swojej niewymuszonej. Gdzieś się zawrócę, nie? Dobra, daj mi tu przycupnąć w kąciku. Zebrać myśli. Powinnam się koty ogarnąć.
A nie możesz sobie po prostu zerwać tej mapy? Tak wiesz, żeby... No kurwa. No wiesz co, ja muszę ją zobaczyć jeszcze raz, bo ja nie mam zdjęcia, ale to się zmieniają pewne rzeczy, nie mam najnowszej. Boję się, ja się po prostu boję robić zdjęcie, bo... No bo się boję. Musimy tam dotrzeć, czyli musimy obejść to całe i z tego zagłębienia, czyli obok dopiero na wprost będziemy mieć 15. O kutwa. To za szybko chodzi. To jest 1. Na wprost będziemy mieć 15. To jest 14. To jest 15. Na wprost. Czyli tu i w lewo. W lewo? Nie, że tam. O kutwa. No tu nie wchodzi, on chyba tam zakręci. Kurczę, mogłam tu zgasić. No, wow. Tak, jestem wielki, straszny. Bo mam kilof. Poszedł. Ale strasznie krótkie ma te trasy. Tu się mogę skwitrać chyba. Aha! Gdzie on tam na górę wlazł? Nie denerwuj mnie z tymi swoimi wskazówkami, wiesz? Ja wiem, co mam zrobić, po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, właśnie się obrócę i myślę, obrócę się? Kurde, nie wiem. To jest co? To jest 17. Nie, nie teraz! No mówię, o ja pierdzielę! Fajnie. Bardzo fajnie, podoba mi się ta gra, co z bardziej lubię. Zaczęło się nie grać nie na w fabule, tylko na kurczę średnim. No ja nie mam cierpliwości do takich gier po prostu. Ja lubię... Gdzie jestem? Tu i w lewo. Bo, jestem straszny. Byś się nie skichał. Nie, źle poszłam. I w prawo. On też skręci. On się obróci pewnie, nie? Nie wiem, gdzie poszłam. W ogóle w jakąś dziurę zaraz wejdę, kurde, wyjdę. O. To chyba nie tu. O, la Boga! Dobra, pętla. Nie? Tutaj miałam być. Tu miałam być i tu miałam ominąć. Tylko z której strony? No nie dadzą się skupić, po prostu nie dadzą zebrać myśli człowiekowi. Padnij. Tam mogę, tam pójdę. Tam nie byłam. Tylko niech on przejdzie. Ja sobie podsperuję jeszcze. Dziadu, spadaj. Bo w pewnym momencie obracza, tak u mnie na przykład się dzieje, że zmienia mi się tak taki strach, emocja, w takiego zwykłego, optymalnego wkurwa. Że robią to w taki sposób, że człowiek troszkę się zaczyna irytować, że musi milion razy coś powtarzać, albo ma pomysł na zagadkę, wie jak rozwiązać. Ale nie, bo właściwie są niewidzialne ściany, albo są przeciwnicy, którzy są upierdliwi, bo to nie jest trudność, to jest upierdliwość.
czegoś nie ma. Bo to już byliśmy czymś takim, nie? No, to jest to samo miejsce po prostu. Albo, no gdzie tu jest miejsce na jakąś strategię, kurczę, pod tytułem, że ja bym sobie, nie wiem, rzuciła, odwróciła jego uwagę i rzuciła coś, on by tam poleciał? Nie, bo po co? Bo on nie ma oczy dookoła hełmu? Nie wiem, gdzie poszedł. Gdzieś poszedł. Jeśli się obróci pewnie i tyle będzie. Teraz wylecie skądś. A ja chcę przeczytać tę mapę, zobaczyć, gdzie ja teraz jestem. Więc mnie wkurzysz, facet? I tu bym się schowała, to mnie nie zobaczy? Nie wiem, skąd przyjdzie. Teraz w ogóle go nie słychać. Miejsce do schowania się, kurde. 1500 po prostu. Chcę to zgasić, nie da rady? To nie Tiff? Boże, on tędy będzie chodził, czy nie? Ja bym sobie po prostu zerwała taką mapę i oznaczała własną krwią, kurczę, miejsca, w których byłam i tyle, no. Grunt to mi coś do napisania, jak w mojej książce. Grunt to, żebyś miał kawałek pergaminu, żeby sobie napisać, a tak to możesz pisać wszystkim. Krwią, błotem, odchodami, mówiąc wprost, chociaż on użył innego słowa. No i... to jest tam. Tylko on tu gdzieś jest. Mi się nie chce powtarzać tego po raz 55. Dlatego pilnuje dziad jeden parchaty. Tam łasi, dobra. Tam się muszę dostać. Gaś to. Gaś to, bierz to. Wiesz, będziemy potem czytać. Jesteśmy tu, dobra. To się kurde schowam. Poszedł tam? Czy mi się wydawało? Potem będziemy czytać. O kutwa. Teraz sprawdzimy, w jakie drzwi trzeba, może... To mnie nie widzi. Chyba, mam taką nadzieję. Dobra, możemy przeczytać. Chyba. Notatka. Drugi artykuł o katastrofie. Ojciec był bardzo zdenerwowany, gdy okazało się, że jego wspólnik także zginął w katastrofie. Niektórzy sugerowali nawet, że ojciec chciał się go pozbyć i wreszcie dopiął swego. Piątek, 25 października 1850 roku. Czterech zabitych po katastrofie w kopalni. Wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące katastrofy, o której pisaliśmy w poprzednim numerze naszego tygodnika. Wybuch w kopalni Caroline Blackstone, New Hampshire pozbawił życia nie tylko, jak wcześniej pisaliśmy, trzech górników, ale także współwłaściciela tego przybytku, George'a Whiteheada. Drugi ze współwłaścicieli kopalni, Jacob Hyde, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Wydał jedynie krótkie oświadczenie, w którym złożył kondolencje rodzinom ofiar. I czwarta notatka detektywa. Co my tu mamy? Pani Maria, wdowa po jednym z górników, napisała do mnie list. Twierdzi, że zna sekret rodziny Hyde i podzieli się nim ze mną. Ponoć to zmienia wszystko, przynajmniej w jej mniemaniu. Wcześniej przez całe lata próbowała zwrócić uwagę szeryfa i urzędników, ale ci ją zbywali, twierdząc, że ma urojenia wywołane rozpaczą. Dziś spotkam się z nią osobiście. Liczę na materiał, który pozwoli skonstruować mocny akt oskarżenia. Jacob Hyde powinien zginąć za kratami. Tak czuję w kościach, że to jest sprawa, która wypchnie moje nazwisko na nagłówki gazet. Udręczona wdowa, przekupny szeryf, chytry właściciel kopalni, który posuwa się do zbrodni. Całe życie czekałem na podobną okazję. Czyli teraz... 17, 13 i 14. Aha.
jeszcze widziała? O, kutwa. Nie! Poczekaj. Czekaj. No to zobaczy. Nie, nie przychodź mi tu, bo normalnie... Nie chcę być w twojej skórze, dziadu. Jak on mi tu skręci? Czwarta notatka jest? Jest. To? Jest. Wszystko mam. Kurde, ja go ciągle słyszę tak bardzo. O, ja pierdzielę, on tak blisko jest ostatniego. Ja tu umrę. Kurde. Ja nie wiem, wyjdę stąd i skręcę w jakieś dowolne drzwi, kurde. Odczep się! Odczep się ode mnie! Potem sobie poszukam trasy. Trzeba robić jednak zdjęcia i się nie denerwować. Ale nie, Nina postanowiła zagrać bez podpowiedzi, bez pomocy, że tak powiem. Czy jestem tu? Ja muszę znowu ominąć to miejsce i prosto na wprost. O, świetnie. To może jednak nie. Może jednak tędy. W któraś szesnastka? Ale to chyba tu będzie. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. No i chyba dobrze trafiłam, patrz. Ale jajca, oj. Następna? 13 i 14. Dobra. 13 jest... Aha. Czyli prosto przez to i pierwsze na prawo. Poczekaj, najpierw się tu schowamy. Nie wiem, czy on tu nie łazi. Ja bym sobie... Nie. O, jednak tu łazi, patrzaj. Oj! Tam przejdę. Za nim prawdopodobnie będę musiała przejść. Jednak nie widzi. Serio? On mnie widzi tu? O, świetnie. Nic nie mogę. Schowaj się. No, schowałam się przecież. I trzynastka jest zaraz... Zaraz tam jest trzynastka. Nie, no kurde, nie, no dlaczego? Fuck. Tu, trzynastka. Chyba. Tak. Czemu nie ma punktów kontrolnych w tym miejscu? Od tego zacznijmy. I czternastka. Teraz trzeba znaleźć mapę i czternastkę znaleźć. Mapa jest. Tam łazi. Skręci mi tu?
14 tutaj jest, ja pierdzielę, naprawdę, muszę obejść to w drugą stronę. Aha, świetnie. Co tutaj stanę? No iść ty dziadu, kurde, już, bo naprawdę, on tu skręci, to się pochlastam. Zawrócił mnie. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie idę. Czy obyk, muszę to przejść chyba. Nie, kurde, bele, naprawdę! Gro! Nie było go słychać. Co tu zgasło? Czy ja wyszłam w dobre miejsce przypadkowo? Nie wiem, gdzie ja jestem pomocy. Kurde, odczepcie się ode mnie. Czy ja po prostu zawróciłam zupełnie już? To już powinno być tak zrobione, żebym nie mogła zawrócić po prostu. Co mam zrobić? Wydostań się z kopalni i jak? Może mam wrócić po prostu? Aha. To nie było się tylko w tunelu. A to peszek. Ale czy ten... ten segment, że tak powiem, ma za zadanie mnie dobić? Czy faktycznie mam się wydostać, czyli mam wrócić po prostu? Wszystko się świeci na zielono, no kurde, jak wyjść z tej kopalni? Tędy chyba nie szłam, tylko że to światełko to chyba zabiło kogoś tam. Ja tędy nie szłam, co to jest za miejsce? Ja, że tutaj... Zapis gry jest, jest, jest! Zapis gry, Boże, zapis gry. Chociaż tyle. No podnieś to! No to nie będzie już duchów? Mogę sobie tak iść jak chcę? Czy może ja się czegoś jeszcze tutaj dowiem? Kobieta? Zacznij inspekcję. Rozoletka z grawerem. Ona nie była ofiarą katastrofy. Ktoś musiał zamordować ją później i ukryć tutaj ciało. Czytaj. Madeleine Landrings. Madeleine? Zabieramy to? Oj, no dobra, światełko wzięliśmy. To chciałam wziąć kamoniu. Dobra, zasieć. Such a small skeleton, it must have been a woman. No, brawo, Sherlocku. Zacznij inspekcję. Strzała wbita między kręgi szyjne. To mi wygląda na bezlitosną egzekucję. Strzała przeszła przez kręgosłup. No to ale tego nie zabieramy? Czekaj, bo to ciągle się świeci. Jakbyśmy coś tu mieli zobaczyć. Nie no, tylko czytaj jest. Nie ma dodatkowych. Teraz pewnie ona będzie nas ścigać. Przecież ta gra nie odpuszcza, nie? Jeszcze pewnie zagadka będzie, nie? Czy ten odcinek oni przewidywali na ile godzin gry, bo... A, to. Bo chodzi mi o to, że... Zganianie się, kurczę, z duchami, pewnie jak ktoś zna oskryptowanie, to zrobi to, kurczę, w 10 minut. A reszta już gorzej. No to dalej, nie?
No teraz co? Może tu coś miałam. Tutaj coś opuścić, żeby to działało, bo coś tu... Ojej! Dobra, już. A. Żartujesz. Pewnie zręczność quick eventy, nie? Nie? Była taka zagadka kiedyś, nie wiem czy nie w Penumbrze. Trzeba było najpierw, wiesz, wyciągnąć zawartość, żeby pchnąć, ale to chyba... Ja bym jednak pchała bardziej niż ciągnęła ten wózek. Ale ty jesteś tu głównym bohaterem. To ty tu giniesz. Nie trzeba, albo coś trzeba było wyważyć? Wtedy nie pamiętam, coś było takiego, nie? Że trzeba było... Przesunąć właśnie... zwrotnicę i nasypać czegoś ciężkiego i potem puścić to, coś takiego było. A tak trzeba będzie zrobić, tu przesunąć i tam puścić. Okej, spoko, już widzę. Już widzę związek, już widzę powtórzenie, że tak powiem brzydko, sekwencji. Jednak chyba źle. No bo tu zmienię, tu musi wjechać tu, więc niepotrzebnie to przesunęłam. To musi wjechać tu. No. No. Daj dużej starości, co? To naprawdę już niewiele. No! A, stoi na nim. Dobra. Tu, dotąd pewnie, oczywiście. Żeby się gracz nie musiał męczyć. No to wziął. Biegiem, bo pewnie duchy się wkurzą, że niszczymy im teren. No co z tobą? Idź. Teraz tu, brawo ty. A tam kurczę piekło. Żartujesz? Spróbuj przeskoczyć. O! Faktycznie miałeś przeskoczyć. Ale tu chyba nie ma czego szukać. Widzisz? Więc chyba trzeba tam spaść. Serio? To się wydostałeś, naprawdę. O. Kotwa! Co to miało być? Niki! Mój mały Niki! Błagam cię. Co to miało, kurde, być? Naprawdę. Oj. Nie dość, że przeskoczyłam za pierwszym razem. Elegancko, tak. Spadłam za drugim razem, bo tak miało być. To się jeszcze tu zrąbałeś. To przecież to jest, wiesz co, to jest wstyd. Oj, nie chcę pomijać. Niech będzie jak już jest, niech będzie. Idziemy tam i się dowiemy czegoś konkretnego. Ile tam doskoczysz, gamoniu? Proszę. No nagle umie skakać. Tu już dalej nie ma po co. A to ktoś to? Pokonaj Gilmana. Czym? I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Sekwencja ucieczkowa, super. No. No.
o co chodzi z pokonywaniem Gilmana? Czym mam... Brawo. Brawo, twórcy gry. Przykro mi to stwierdzić, ale ta gra przestaje mi się podobać przez te sekwencje. Jest za dużo stanowczo. To jest jakby brak... To jest to, co ja mówię. W tej grze nie ma fabuły. I mówię, z Nikolasem mnie męczą. Są zbyt... Za duży tłok tutaj jest tych elementów. A z kolei Adama mnie nudzą. Mają jakiś wątek. Spoko, jest fajnie. To się może okaże potem tak... Wow, wow! Jak to się stało? Ojeju! Ale nie mam poczucia czegoś takiego, że uczestniczę w tej fabule, w sensie, że ją zgłębiam, że mogę kminić, kombinować. Jest już sam tytuł tej gry zdradza, że tak powiem, podejrzewam puentę całej gry, co moim zdaniem już jest błędem. Tytuł chwytliwy, owszem, ale nie zrobiłabym takiego tytułu dla książki, dla fabuły, gdzie mamy motyw choroby psychicznej, moim zdaniem. To jest troszeczkę strzał w kolano. Dorwam te duchy w końcu. Okej, zapis. Napuk tych elementów. Może gracze, którzy lubią takie elementy, będą zachwyceni. Ja oczekiwałam, no może trochę więcej. Wrócił na miejsce. I zamrozi kopalnię. Spoko. Zamrażająca fala. Czy jeszcze nie skończyliśmy? Jeszcze z Gilmana trzeba pokonać. Pewnie, jasne. Jeszcze przed obiadem. Zamrażająca fala. Kłócę jej za metalowymi blachami, aby uchronić się przed lodem. A ja mam do niego dojść? Czy co mam zrobić? Pokonaj Gilmana. Czym? Urokiem osobistym? Tego nie powiedzieli, że tam można spaść. Ale zobaczcie, to jest chamskie. Wszędzie robią ściany niewidzialne, ale tam akurat nie ma tej niewidzialnej ściany. Tam masz po prostu się zrypać. To nie jest gra dla osób z problemami neurologicznymi, naprawdę. Is his weakness. If I can hit him there, all be over. Taki jest bystry. Dobra, to co dalej? Tu się coś wali? Tu się... Ale co ja mam tam zrobić? W co ja mam trafić? The heart is his weakness. No chwyć, no chwyć to. All be over. Nie, do tyłu. Teraz tu. Muszę się trzymać. Jakoś tam, kurde, dolecieć. Porę. Nie, no weź i szybciej, dziękuję. Teraz tu możemy, bo po prostu będzie środek. No co?
muszę zobaczyć, co ja mam zrobić. Poczekaj. Nie mam pojęcia. Mam tam dolecieć? Nie możesz, a ty nie możesz strzelać stąd? Coś. No fajnie. I told you to get out. Zanim to jest twój ojciec i on cię próbuje chronić na razie w jakiś sposób. Ale że ja? No to jest już chyba nie stanie. Miała koszmary. Więc skończyliśmy rozdział 8, który był męczącym rozdziałem dla mnie. Nudnym rozdziałem dla mnie. I czekam na rozwój sytuacji i ciąg dalszy fabuły, bo na razie troszeczkę mnie zaczęła rozczarowywać. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa!